Cześć, witajcie w nowym filmie. Megalodon, gigantyczny, prehistoryczny rekin, mógł dorastać do 18 metrów długości i był jednym z najbardziej przerażających drapieżników, jakie kiedykolwiek żyły w oceanach. Ale czy wiesz, że w przeszłości istniały jeszcze bardziej przerażające potwory morskie? Dziś pokażemy Ci 20 potworów morskich straszniejszych niż rekin Megalodon. Jesteście nowi na tym kanale? Upewnijcie się, że zasubskrybowaliście, kliknęliście w dzwoneczek i zanim zaczniemy, zostawcie łapkę w górę. Numer 20. Stetacanthus żył w późnym dewonie i wczesnym karbonie, około 385 do 320 milionów lat temu. Było to stworzenie przypominające rekina o długości około 70 cm. Stetacanthus miał wyjątkowy wygląd, a jego najbardziej uderzającą cechą była niezwykle ukształtowana płetwa grzbietowa, przypominająca kowadło. Samce miały dziwny występ na plecach, często opisywany jako deska do prasowania. Struktura ta mogła służyć jako mechanizm mocujący samce do samic podczas godów. Gatunek S. altonensis osiągał długość około 1,5 metra, podczas gdy S. productus mógł dorastać do 3 metrów długości. Uważa się, że ten potwór morski żywił się głównie organizmami żyjącymi na dnie, chociaż mógł również aktywnie ścigać wolniejsze ryby i głowonogi. Obecność kulistej zwapieniałej chrząstki u Stetacanthus jest interesująca, ponieważ oznacza jeden z najwcześniejszych przypadków tak dużej masy u chrzęstnoszkieletowych. Skamieniałości tego stworzenia znaleziono w wodach Chin, Europy, Ameryki Północnej i Rosji. Wymarły one jednak pod koniec okresu dewońskiego. Numer 19. Magna pinna należy do rodziny Magna pindae, grupy rzadko spotykanych głowonogów o charakterystycznej morfologii. Gdybyś zobaczył to morskie stworzenie, prawdopodobnie pomyślałbyś, że wymarło. Ale nie, nadal wędrują po głębinach. Ramiona i macki Magna pinny są niezwykle długie. Szacuje się, że mają od 4 do 8 metrów długości. W przeciwieństwie do innych gatunków kałamarnic, ramiona i macki Magna pinny są równej długości i wyglądają identycznie, co czyni ją dość przerażającą. Jej długie, cienkie wyrostki zostały opisane jako wyglądające jak spaghetti lub nogi pająka. Uważa się, że żywi się, przeciągając ramiona i macki po dnie morskim, chwytając jadalne organizmy. Zaobserwowano również, że używa mikroskopijnych przyssawek na swoich mackach do łapania zooplanktonu. Niezależnie od tego, Magna pinna, prawdopodobnie wynik jakiegoś głębinowego koszmaru, pozostaje nieuchwytnym stworzeniem głębin oceanu. Jak byś zareagował, gdybyś spotkał tę podwodną, wywołującą koszmary wersję kosmity? Daj mi znać w komentarzach. Numer 18. Jak przerażające może być stworzenie, które w nazwie ma bez twarzy? Poznaj węgorza bez twarzy i sam zdecyduj. Jest to gatunek węgorza i jedyny w monotypowym rodzaju Typlonus. Występuje w Oceanie Indyjskim i Spokojnym na głębokości od około 3900 do 5100 metrów. To morskie stworzenie zawdzięcza swoją nazwę niezwykłemu wyglądowi, pozornie pozbawionemu twarzy, z oczami ukrytymi głęboko pod skórą. Ryba ta została po raz pierwszy zebrana przez HMS Challenger podczas historycznej wyprawy oceanograficznej dookoła świata pod koniec XIX wieku. Mimo to jest mięsożercą z ustami umieszczonymi pod ciałem, chociaż szczegółowe informacje na temat sposobu polowania są ograniczone. Ten gatunek węgorza nie był widziany w wodach australijskich od końca XIX wieku, dopóki nie został ponownie odkryty podczas wyprawy u wschodniego wybrzeża Australii. Jego siedlisko w strefie otchłani, gdzie ciśnienie jest dramatycznie wysokie, a temperatury są ujemne, sprawia, że jego dokładne zbadanie jest trudne. Numer 17. Helveticosaurus był dużym gadem morskim, który żył w okresie Triasu, około 242 milionów lat temu na terenie dzisiejszej Szwajcarii. Znany jest z prawie kompletnego holotypu, w tym różnych elementów czaszki i postczaszki. Szacuje się, że Helveticosaurus miał około 3,6 metra długości od pyska do ogona. Miał długi, elastyczny ogon, podobny do innych wymarłych gadów morskich, takich jak talatozaury, i prawdopodobnie poruszał się po wodzie poprzez boczne falowanie. Ponadto miał solidny pas piersiowy i kończyny przednie dobrze przystosowane do ruchu przypominającego wiosło, zapewniając dodatkową metodę napędu. Helveticosaurus jest jedynym znanym przedstawicielem swojej linii bez bliskich krewnych.
Dalsza analiza doprowadziła do sklasyfikowania go jako gada diapsydalnego, być może nawet archozaura, grupy obejmującej krokodyle i ptaki. Diapsydy to gady z dwoma otworami w tylnej części czaszki, podobne do jaszczurek. Numer 16. Dwugłowe rekiny zafascynowały zarówno naukowców, jak i opinię publiczną. Chociaż dokładna przyczyna tego zjawiska nie jest w pełni zrozumiała, różne teorie i obserwacje oferują wgląd w występowanie dwugłowych rekinów. Naukowcy sugerują, że zaburzenia genetyczne są najbardziej prawdopodobnym wyjaśnieniem rozwoju tych rekinów. Teoria ta jest poparta badaniami na laboratoryjnie wyhodowanych zarodkach rekinów, w których zaobserwowano nieprawidłowości genetyczne bez narażania na infekcje, chemikalia lub promieniowanie. Przełowienie zostało zaproponowane jako czynnik przyczyniający się, ponieważ zmniejszenie różnorodności genetycznej może zwiększyć częstość występowania takich nieprawidłowości. Rekiny dwugłowe są nadal stosunkowo rzadkie, a niewiele dostępnych okazów do badań naukowych ogranicza zrozumienie tego zjawiska. Chociaż zaburzenia genetyczne są prawdopodobną przyczyną, sugeruje się również inne czynniki, tak jak infekcje wirusowe, zaburzenia metaboliczne, zanieczyszczenie i skażenie wody. Niestety, rekiny dwugłowe zazwyczaj nie przeżywają długo na wolności z powodu swoich deformacji, co utrudnia im rozwój. Numer 15. Tanystropheus był wymarłym gadem, który żył około 215 milionów lat temu w okresie późnego triasu. Znany jest z niezwykle wydłużonej szyi, która ma około 3 metry długości. Była dłuższa niż jego ciało i ogon razem wzięte. Tanystropheus jest znany z licznych skamieniałości, w tym prawie kompletnych szkieletów, i mógł osiągnąć całkowitą długość 6 metrów. Jego szyja była wspierana przez zaledwie 10 kręgów, z których każdy był niezwykle długi. Dokładny styl życia i siedlisko Tanystropheus są nadal przedmiotem dyskusji wśród naukowców. Został zrekonstruowany jako gad wodny lub półwodny, biorąc pod uwagę jego długą, ale stosunkowo sztywną szyję. Niedawna analiza dobrze zachowanej skamieliny Tanystropheusa, odkrytej w Szwajcarii, sugeruje, że zwierzę miało dobrze rozwinięte biodra i potężne tylne kończyny, co potwierdza pogląd, że był to gad łowiący. Zachodzące na siebie łuski i dobrze rozwinięte tylne kończyny wskazują również, że Tanystropheus mógł mieć większą kontrolę i elastyczność kręgów szyjnych niż wcześniej sądzono. Numer 14. W japońskiej mitologii ryba ta znana jest jako Ryugu no Tsukai, co oznacza posłaniec pałacu smoczego boga. Zgodnie z tradycyjnymi wierzeniami, pojawienie się wielu ryb wyrzuconych na brzeg może sygnalizować zbliżające się trzęsienie ziemi. Gigantyczny wstęgor królewski jest najdłuższą rybą kostną na świecie o długości do 17 metrów i wadze do 270 kg. Ma długie, przypominające wstążkę ciało, duże oczy i czerwone kolce, które wystają, tworząc skupisko przypominające koronę. Uważa się, że gigantyczna ryba zamieszkuje nasłonecznione strefy epipelagiczne do słabo oświetlonych stref mezopelagicznych oceanu na głębokości do 1000 metrów. Jej zachowanie i cykl życiowy nie są dobrze poznane. Uważa się, że żywi się filtrując kryl, plankton i inne małe skorupiaki. Znany jako słaby pływak, porusza się powoli w wodzie, pozwalając mniejszym rybom uniknąć spotkania z nim. Numer 13. Rekin chochlik ma uderzający wygląd z wydłużonym, spłaszczonym pyskiem, który wystaje z czubka głowy, przypominając ostrze miecza. Ma miękkie ciało i niezwykły kolor, który waha się od różowego do fioletowo-szarego z jasno-niebieskimi krawędziami na płetwach. Dorosłe rekiny chochliki zazwyczaj osiągają długość od 3 do 4 metrów. Występują w głębokich morzach, zwykle wzdłuż górnego stoku kontynentalnego. Rekiny chochliki odnotowano na Atlantyku, Pacyfiku i Oceanie Indyjskim, przy czym najczęściej obserwowane są w pobliżu Japonii. Ze względu na ich nieuchwytną naturę niewiele wiadomo o ich zachowaniu, ale uważa się, że są samotnikami, podobnie jak wiele innych gatunków rekinów. Są prawdopodobnie najbardziej aktywne rano i wieczorem i są uważane za wolno poruszające się drapieżniki, co utrudnia im ściganie zdobycze. Są jednak znane jako oportunistyczni żercy, żerujący głównie na rybach kostnych, skorupiakach i głowonogach, takich jak kałamarnice. Mają unikalny mechanizm żerowania, identyfikując zdobycz pod wrażliwym pyskiem, a następnie wysuwając szczęki, które mogą wystawać do przodu, aby złapać zdobycz.
numer 12. Ten starożytny drapieżnik zafascynował zarówno naukowców, jak i entuzjastów dinozaurów ze względu na imponujące rozmiary i przerażający wygląd. Ramposuchus, znany również jako krokodyl dziobaty, był wymarłym rodzajem krokodyla, który żył w epoce pliocenu. Jest blisko spokrewniony ze współczesnymi gawialami. Ramposuchus był gigantycznym gadem, którego długość szacuje się na 11 metrów, co czyni go jednym z największych krokodyli w historii. Jego wydłużony pysk był jedną z jego najbardziej godnych uwagi cech, wraz z krótkimi, krępymi nogami. Skamieniałości Ramposuchus zostały znalezione w Seawalk Hills w Pakistanie i Indiach, a także w regionie Sindh w Pakistanie. Ramposuchus był mięsożercą należącym do rzędu krokodyli, żywiącym się głównie innymi zwierzętami. Jego dieta składała się z ryb i innych zwierząt wodnych, podobnych do współczesnych gawiali, które są znane jako rybożerce. Powszechnie uważa się, że jego dieta obejmowała ryby, mniejsze gady, a być może nawet młode dinozaury. Dzięki ostrym zębom i potężnym szczękom, Ramposuchus był dobrze wyposażony, aby zapewnić silny chwyt walczącej zdobyczy, zapewniając udane połowy, nawet ofiar większy od siebie, co plasowało go na szczycie łańcucha pokarmowego. Numer 11. Pterosphenus i inne paleofidy, pomimo swojego przerażającego wyglądu, nie rozszerzyły się znacząco na nisze czołowych drapieżników morskich. Wynika to z faktu, że rekiny w alenie już zajęły tę rolę, co jest dość imponujące, biorąc pod uwagę, że węże te były gigantyczne. Pterosphenus to wymarły rodzaj dużych gadów należących do węży, Aletinophidia, a konkretnie do rodziny Palaeophidae. Chociaż znaleziono tylko częściowe szczątki tych węży, uważa się, że były to duże gady o średniej szacunkowej długości od 2,5 do 4,8 metra. Największy znaleziony kręg sugeruje, że osobnik Pterosphenus mógł osiągnąć długość około 5,7 metra. Był to wąż morski, który żył w płytkich morzach różnych regionów, w tym na terenie dzisiejszych wschodnich Stanów Zjednoczonych, Afryki, Ameryki Południowej i Azji Południowej. Dowodzi to, że nieustraszenie przemierzał starożytny świat w poszukiwaniu pożywienia. Rodzina Paleophidae obejmowała węże estuaryjne i morskie. Rodzina Paleophidae obejmowała węże estuaryjne i morskie, które osiągnęły ogromne rozmiary w środkowym eocenie. Węże te miały wyższy metabolizm i sztywniejszy kręgosłup, co czyniło je mniej elastycznymi, ale bardziej wydajnymi pływakami. Numer 10. Ten starożytny wieloryb, mierząc około 6 do 7 metrów długości, był czymś, czego bały się starożytne rekiny. Zegophyseter varolai to wymarły gatunek wieloryba, a konkretnie kaszalota, który żył w późnym miocenie, około 11,2 do 7,6 miliona lat temu. Znany jest z pojedynczego okazu, znalezionego w formacji Pietra Lekesse we Włoszech. Uważa się, że wieloryb ten żył w starożytnym Morzu Paratetyskim, poprzedniku współczesnego Morza Śródziemnego. Podobnie jak współczesne kaszaloty, prawdopodobnie posiadał zaawansowany system echolokacji. Jego czaszka posiadała duży basen nad mózgoczaszką, znany jako basen nadczaszkowy, w którym znajdował się organ spermacetowy i melon. Struktura ta pomogłaby skupić kliknięcia echolokacyjne wytwarzane w kanałach nosowych. Jest bliżej spokrewniony z Brygmophyseter i Acrophyseter niż z lewiatan. Wieloryby te miały powiększone zęby i uważa się, że były makroraptorami, co oznacza, że były przystosowane do polowania na duże zwierzęta, tak jak rekiny, duże głowonogi i inne wieloryby. Numer 9. Sonisaurus był jednym z największych ichtiozaurów, jakie kiedykolwiek odkryto, o długości dochodzącej do 15 metrów i wadze około 30 ton. Ten potwór morski był wymarłym rodzajem dużych gadów morskich, które żyły w późnym triasie, około 237 do 227 milionów lat temu. Sonisaurus miał długi pysk, a jego płetwy były dłuższe i węższe w porównaniu do innych ichtiozaurów. Uważa się, że miał zęby tylko na końcach szczęk i tylko u najmniejszych, młodych osobników. Żył w starożytnych morzach, które pokrywały dzisiejszy stan Nevada w Stanach Zjednoczonych. Chociaż nie był to może największy drapieżnik, był jednym z największych drapieżników w triasowym ekosystemie wodnym, gdzie żerował na mniejszych rybach, kałamarnicach i innych małych bezkręgowcach morskich. Już sam jego rozmiar sprawiał, że był imponującą postacią w starożytnych morzach.
Aby spojrzeć na to z perspektywy, Sonizaurus był mniej więcej tak wysoki jak znak Hollywood. Numer 8. Płaszczak ma długie, podobne do węgorza ciało ze spłaszczoną, podobną do węża głową i krótkim pyskiem. Swoją nazwę zawdzięcza sześciu czerwonym szczelinom skrzelowym, które rozciągają się w poprzek jego gardła, przypominając falbaniasty kołnierz. Jego ciało jest ciemnobrązowe lub szare, z płetwami piersiowymi w kształcie łopatek. Płetwa grzbietowa jest stosunkowo mała i znajduje się daleko z tyłu ciała. Rekiny te są mieszkańcami głębin morskich, zwykle występującymi na głębokości od 600 do 1000 metrów. Nie daje się jednak zwieść, są to aktywne drapieżniki, znane ze swojej zdolności do rzucania się na zdobycz i połykania jej w całości, nawet jeśli ofiara jest dość duża. To, co czyni je jeszcze bardziej przerażającymi, to ich wężowy ruch pływacki, który bardzo przypomina ruch węgorza, ponieważ poruszają się wijącymi się ruchami. Ich dieta składa się głównie z kalmarów, ośmiornic i różnych innych ryb, w tym rekinów. Rzadko są widywane przez ludzi i prawdopodobnie są naturalnie rzadkie, więc jest mało prawdopodobne, że spotkasz je w najbliższym czasie. Ulga. Numer 7. Pentekopterus to wymarły rodzaj eurypterydów, wodnych stawonogów, które żyły w środkowym Ordowiku około 467 milionów lat temu. Rodzaj Pentekopterus obejmuje tylko jeden gatunek, P. decorahensis. Nazwa Pentekopterus pochodzi od Pentekontera, starożytnego greckiego okrętu wojennego i przyrostka pterus, oznaczającego skrzydło. Szacuje się, że osiągnął długość około 1,70 m, co czyni go jednym z największych eurypterydów lub stawonogów, jakie kiedykolwiek odkryto. Uważa się, że Pentekopterus był czołowym drapieżnikiem swoich czasów, prawdopodobnie dominującym w starożytnych morzach. Jego długie, wąskie ciało i duże, chwytne ramiona były dobrze przystosowane do łapania i trzymania zdobyczy. Ogon Pentekopterus nie był używany do żądlenia jak u współczesnych skorpionów lądowych, ale prawdopodobnie służył do utrzymywania równowagi i pływania. Skamieniałości tego morskiego potwora zostały odkryte w Dekorach w stanie Iowa, w starożytnym kraterze uderzeniowym meteorytu, w dużej mierze zanurzonym w rzece Upper Iowa. Odkrycie było szokiem dla świata nauki, ponieważ jest to najstarszy znany eurypteryd, prawie 9 milionów lat starszy niż inne znane gatunki. Numer 6. Eucrosuchrinus dasypogon jest uważany za najbardziej wyspecjalizowanego członka swojej rodziny ze względu na ozdobne ubarwienie i złożone frędzle skórne, które zapewniają doskonały kamuflaż. Jego szerokie, płaskie ciało i ciemne, cętkowane ubarwienie pomagają mu wtopić się w rafę, czyniąc go mistrzem kamuflażu. Występuje w płytkich rafach koralowych u północnych wybrzeży Australii, Nowej Gwinei i pobliskich wysp. Rekin ten ma szerokie, spłaszczone ciało i głowę z silnie rozgałęzionymi płatami skóry wokół głowy i podbródka, co nadaje mu wyjątkowy, brodaty wygląd. W ciągu dnia rekin ten zwykle leży nieruchomo w jaskiniach lub pod zwisającymi skałami ze zwiniętym ogonem. Jest to rekin samotnik i ma tendencję do posiadania niewielkiego zasięgu domowego, wielokrotnie wykorzystując kilka ulubionych miejsc odpoczynku, podczas gdy jego ofiara pozostaje, nieświadoma jego obecności. Żywi się różnymi ofiarami, w tym rybami, krabami, kałamarnicami, ośmiornicami, a nawet innymi rekinami. Dodatkowo używa małego organu sensorycznego brzany, znajdującego się w nozdrzach, aby wyczuć otoczenie i rzucić się na niczego niepodejrzewającą ofiarę, która zbliży się zbyt blisko. Może również poruszać ogonem, naśladując ruch małej ryby, wabiąc niczego nie podejrzewające ofiary w swój zasięg. Numer 5. Leciichtys był zasadniczo hulkiem świata ryb, wystarczająco dużym, aby wygrać każdą walkę, ale na tyle potężnym, że rzadko musiał to robić. Dzielił środowisko morskie z różnymi drapieżnikami, w tym krokodylem morskim, Metriorhynchus, Liopleurodon i rekinami Hybodus. Leciichtys, co oznacza ryba z lic, to wymarły rodzaj gigantycznej ryby, która żyła w okresie środkowej jury około 165 do 152 milionów lat temu. Była to ogromna ryba, której długość niektórych okazów szacuje się na prawie 30 metrów, co czyni ją jedną z największych ryb, jakie kiedykolwiek żyły. Podobnie jak dzisiejsze największe stworzenia morskie, wieloryby, Leciichtys był filtratorem, konsumującym głównie plankton i małe organizmy morskie. Jego mechanizm filtrujący pozwalał mu połykać ogromne ilości tych małych stworzeń przy każdym łyku wody. Prawdopodobnie miał opływowe ciało i dużą paszczę wypełnioną licznymi małymi zębami, służącymi do przesiewania małych zwierząt z wody. Biorąc pod uwagę jego rozmiar, czy sądzisz, że inne morskie olbrzymy się go bały?
Numer 4. Camero keras, znany również jako Giant Ortocone, to rodzaj głowonogów, które żyły od środkowego ordowiku do syluru około 470 do 440 milionów lat temu. Ten morski potwór jest powszechnie uważany za jednego z największych głowonogów ortokonicznych, jakie kiedykolwiek istniały. Szacunki dotyczące wielkości są różne, przy czym niektóre starsze źródła sugerują, że długość skorupy wynosiła od 9 do 11 metrów. Camero keras miał wąską, stożkowatą skorupę z gładkimi, prostymi szwami, które dzieliły serię wewnętrznych komór zwanych przegrodami. Jedyną częścią zwierzęcia, która skamieniała, jest muszla, formalnie znana jako koncza. Camero keras był prawdopodobnie głównym drapieżnikiem w swoim ekosystemie, żywiąc się innymi nautiloidami i dużymi euryptyrydami. Głowa tego morskiego stworzenia miała miękkie, muskularne tkanki znajdujące się w pobliżu otworu twardej muszli w kształcie stożka z płaszczem wewnątrz muszli dla ochrony. Camero keras żył na terenach dzisiejszej Laurentii, Baltiki i Syberii, które w tamtym okresie były częścią tego samego lądu. Numer 3. Anoplogaster jest rekordzistą pod względem największego stosunku zębów do ciała spośród wszystkich ryb żyjących w oceanie, zarówno w przeszłości, jak i obecnie. Znana również jako Anoplogaster cornuta, ta ryba głębinowa należy do rodziny Anoplogastridae. Występuje w wodach tropikalnych i zimno umiarkowanych na całym świecie, ale pomimo swoich przerażających zębów, ryba ta jest stosunkowo niewielka, osiągając długość zaledwie około 15 cm. Jest to jeden z najgłębiej żyjących znanych gatunków ryb z bocznie spłaszczonym ciałem, dużą głową i ogromną paszczą. Ryby te występują na głębokości do 5000 metrów, ale najczęściej występują na głębokości od 500 do 2000 metrów. W ciągu dnia zamieszkują głębsze części oceanu, a nocą migrują na płytsze wody, aby polować, co znane jest jako migracja dzienna. Młode ryby filtrują zooplankton z wody, podczas gdy dorosłe żywią się rybami i kałamarnicami. Są oportunistycznymi łowcami i wykorzystują wyspecjalizowane receptory chemiczne do wykrywania zapachu ofiary w wodzie. Ich wydatne kły działają jak pułapki, pozwalając im łapać ryby większe od nich samych. Ryba opracowała specjalną, ultraczarną skórę ze skoncentrowanym pigmentem, pochłaniającym 99,5% światła, co pomaga jej pozostawać w ukryciu przed drapieżnikami. Ma również linię boczną, ciemny pasek wzdłuż boków, który wykrywa nawet niewielkie ruchy wokół niego. Numer 2. Elasmosaurus był jednym z największych plezjozaurów ery mezozoicznej, choć nie był tak masywny jak niektóre inne gady morskie, tak jak ichtiozaury, pliozaury czy mozazaury. Nie oznacza to jednak, że był mniej skuteczny. Elasmosaurus jest najbardziej znany ze swojej niesamowicie długiej szyi, która stanowiła około połowy długości całego jego ciała. Uważa się, że wykorzystywał tę długą szyję do zaskakiwania zdobyczy w wodzie. Mierząc około 7 metrów długości, szyja zawierała 71 kręgów, co stanowiło prawie połowę całkowitej długości ciała. Elasmosaurus miał stosunkowo płaską czaszkę z zestawem ostrych, długich zębów, a jego ciało miało ponad 9 metrów długości. Miał również płetwy w kształcie wioseł, które pomagały mu wykonywać ruchy przypominające skrzydła w wodzie. Elasmosaurus prawdopodobnie wyginął około 65 milionów lat temu, podczas wymierania kredowo-paleogeńskiego. Zamieszkiwał zachodnią wewnętrzną drogę morską, rozległy zbiornik wodny, który podzielił Amerykę Północną w okresie późnej kredy. Można się jednak zastanawiać, jak poruszał się z tak długą szyją. Był to niepokojąco duży i długi pływak, używający płetw do poruszania się w wodzie ruchem ślizgowym. Numer 1. Ten kolejny morski potwór, znany jako blub, jest prawdopodobnie straszniejszy niż rekin megalodon. Blub to morskie stworzenie, którego nigdy tak naprawdę nie widzieliśmy, ale słyszeliśmy jego wstrząsający ziemią ryk z odległości tysięcy mil. Odnosi się do wyjątkowo głośnego dźwięku, głośniejszego niż jakiekolwiek znane stworzenie, w tym płetwal błękitny. Najgłośniejsze znane zwierzę w oceanie. Ryk pokonał tysiące kilometrów przez wodę i został wykryty w 1997 przez amerykańską NOAA na południowym Pacyfiku. Ten dźwięk o bardzo niskiej częstotliwości i wysokiej amplitudzie przez lata zaskakiwał naukowców. Został on wykryty przez czujniki rozmieszczone w odległości nawet 4800 km od siebie. Dla porównania, nawoływanie płetwala błękitnego może osiągnąć nawet 180 dB, co jest tak głośne jak silnik odrzutowy i stanowi światowy rekord najgłośniejszej wokalizacji jakiegokolwiek stworzenia na Ziemi.
Wołania płetwali błękitnych mogą przemieszczać się na duże odległości pod wodą, czasami będąc słyszalne w odległości do około 1600 km. Początkowo spekulowano, że dźwięk ten mógł być wytwarzany przez duże, nieodkryte stworzenie morskie, co doprowadziło do powstania terminu blub. Wywołało to teorię o gigantycznym potworze morskim lub prehistorycznym rekinie. Blub został wykryty na południowym Pacyfiku, stosunkowo blisko lokalizacji zatopionego miasta Rlieh, fikcyjnego miejsca z dzieł H.P. Lovecrafta, gdzie podobno uwięziona jest mityczna bestia Cthulhu. Które z tych morskich potworów uważasz za najstraszniejsze? Daj nam znać w komentarzach. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę. Jeśli chcesz zobaczyć więcej filmów, które zrobiliśmy, kliknij w jeden z nich na ekranie lub zajrzyj na kanał. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.